z tego powodu to jest tak jak w kościele, że ksiądz zawsze mówi do tych, którzy są w kościele, na tych, których nie ma w kościele. Natomiast my nie będziemy dzisiaj narzekać, tylko będziemy Państwu dziękować, Państwa chwalić, a będzie to robił dyrektor biegu, pan Krzysztof Kukucki, który zaraz powie wszystko o pierwszym biegu Czerwonym. Może najpierw przyjdziemy. Szanowni Państwo, bieg Cudu nad Wisłą był wydarzeniem nietuzinkowym zdecydowanie. Źle usiadłem, tak? Dobrze. Nietuzinkowym, na pewno przeszedł do historii, przejdzie do historii jako pierwszy, myślę, że w naszym kraju, bieg, który był równolegle organizowany w Polsce i za granicą, w tym wypadku w Afganistanie. Nasze najśmielsze marzenia o tym, jak ten bieg będzie wyglądał, były mniejsze niż to faktycznie miało miejsce. We Włocławku mamy po raz kolejny rekord frekwencji, 346 osób dobiegło do mety, ponad pół tysiąca, no blisko 600 osób zgłosiło się na listę uczestników. Tutaj zaangażowanie Fundacji Anwil dla Włocławka ma bardzo konkretne przełożenie, dlatego że ten bieg był po prostu darmowy dla uczestników, stąd też myślę, że takie duże zainteresowanie. Pracujemy już nad tym, żeby w przyszłym roku ten bieg wzbogacić o takie elementy, które tą różnicę pomiędzy osobami zgłaszającymi się, a faktycznie biegnącymi zmniejszać, ale tak jak powiedziałem, te 346 osób to jest absolutny rekord frekwencji, ale absolutnie nie mogliśmy przypuszczać, że aż 152 osoby, 152 żołnierzy z armii amerykańskiej, przepraszam, z armii polskiej, amerykańskiej, czeskiej, gruzińskiej, macedońskiej wystartuje w biegu Cudu nad Wisłą w Afganistanie, w bazie Bagram. Tam zwyciężyło dwóch Amerykanów, ale na trzecim miejscu dobiegł podpułkownik Michał Koniarz, który był też inicjatorem organizacji naszego biegu w Afganistanie. Chcę powiedzieć, że to wydarzenie bez precedensu absolutnie i wierzymy bardzo mocno w to, że w przyszłym roku udaje się powtórzyć. Natomiast podpułkownik Michał Koniarz obiecał, ponieważ misja jego w Afganistanie już dobiegnie końca, że za rok zamelduje się we Włocławku wraz ze swoją 10. kawalerią pancerną, 10. brygadą kawalerii pancernej. No, nie mogę obiecać, że to będą akurat czołgi we Włocławku, ale na pewno będzie to sprzęt wojskowy i tutaj też muszę powiedzieć, że bieg Cudu nad Wisłą ściśle nawiązuje do Święta Wojska Polskiego, jest oczywiście osadzony historycznie, ale 15 sierpnia jest Święto Wojska Polskiego, stąd też bardzo nam zależało na obecności wojska podczas naszego biegu i pomimo faktu, że w naszym mieście od kilkunastu już niestety lat jednostki wojskowej nie ma, to jednostka z Inowrocławia, tak bardzo bliska przecież historii Włocławka, bo Saperska, a przecież wojsko takie stacjonowało we Włocławku, wysłało swój patrol i też to była ta niespodzianka, którą przygotowaliśmy niekoniecznie dla uczestników, ale dla rodzin uczestników, dla kibiców, którzy licznie zgromadzili się na bulwarach rano 15 sierpnia. I inicjatorem tego biegu jest pan Marek Wódecki. I jak wiele razy na ten temat rozmawialiśmy, jak byśmy chcieli, żeby bieg Cudu nad Wisłą wyglądał, to pan Marek, myślę, że potwierdzi teraz publicznie, chociaż
ze swojej wrodzonej skromności o tym nie mówił wcześniej. Jemu bardzo zależało na tym, żeby jak gdyby wprowadzić, czy starać się budować inny sposób obchodzenia świąt narodowych w naszym kraju. Tutaj mieliśmy okazję w sposób aktywny świętować to, z czego powinniśmy być dumni. No a że jesteśmy gościnni, kujawską gościnność każdy zna, to we Włocławku bieg wygrał żołnierz ze Świętochowa, też od podwładny podpułkownika Michała Koniarza, Kamil Makos, który 10-kilometrową atestowaną trasę pokonał w czasie 34 minut i 46 sekund, ale to może więcej na ten temat powiem podczas prezentacji, którą też przygotował pan Marek. Bieg Cudu nad Wisłą zorganizowany został w najstarszej części naszego miasta, tej, która historycznie jest związana z wydarzeniami, które miały miejsce w 1920 roku. Dobrze pamiętamy, w ostatnich latach były organizowane inscenizacje tych wydarzeń. Tak też staraliśmy się, żeby ta nasza trasa zaczynała się i kończyła na bulwarach, ale też, żebyśmy biegacze zaprowadzili na drugą stronę Wisły, no bo i z jednej, i z drugiej strony te walki się toczyły. Ostatecznie, tak jak powiedziałem, w naszym wydarzeniu wzięło udział 346 biegaczy. Chcę powiedzieć, że ponad połowa z nich to byli biegacze, którzy przyjechali z Polski. To mniej niż połowa to byli uczestnicy z Włocławka i okolic. Nas to, przyznam szczerze, dość mocno cieszy, dlatego że tak jak rozmawiam w tym świadku biegowym, jest to bardzo dobry sposób promocji miasta i na tym nam też zależy. Imprezy masowe tego typu dla amatorów to jest świetna okazja do tego, żeby ludzie z Polski przyjechali do Włocławka i poznali nasze miasto może trochę od innej strony niż to się utarło. Baza Bagram, tu mówiłem, już inicjatorem tego wydarzenia był podpułkownik dyplomowany Michał Koniarz. On tak naprawdę wyszedł i z inicjatywą, i zorganizował całą imprezę w Afganistanie. Mówiąc wprost, że Amerykanie 4 lipca mają swój bieg w Afganistanie, który też jest związany z ich świętem narodowym, więc Polacy absolutnie nie są gorsi i muszą mieć też swój bieg i akurat bieg Cudu nad Wisłą został zorganizowany w Afganistanie. Mówiłem 153 zawodników z Polski, Stanów Zjednoczonych, Czech, Gruzji i Macedonii. Ja chciałem tylko tutaj dodać bardzo istotną rzecz, że co prawda to nie były te same numery startowe, które zawodnicy mieli w Wrocławku, ale wysłaliśmy logotyp numerów startowych do Afganistanu i zawodnicy tam biegnący biegli również z tymi samymi reklamami, czyli reklamą Anwilu dla Wrocławka, reklamą Urzędu Miasta, reklamami sponsorów. To były dokładnie te same numery, które mieli nasi uczestnicy, także jest to dodatkowa informacja dla miasta. Zresztą pułkownik Koniarz w dalszej części tego listu, który napisał na Facebooku, powiedział, że będzie nasze miasto wysławiał gdziekolwiek będzie i że w Afganistanie Wrocławek jest bardzo znany, nawet pokazywał na mapie, ponieważ chciano się dowiedzieć, że jest tam Wrocławek. Także ci, którzy uczestniczyli w tym biegu, wiedzą, gdzie nasze miasto leży. No i podpułkownik też zwracał uwagę na historię Wrocławka. Mówił, że warto do tego miasta przyjechać, bo jest bogaty zabytki. To jest cytat. Wyniki są oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej, natomiast tutaj pierwsza trójka,
Kamil Makos, tak jak powiedziałem, żołnierz, Kamil Poczwardowski, to jest strażak, też reprezentant służb mundurowych z Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Siewcu i reprezentant lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Włocławek, Damian Piernikowski, jeden z najlepszych biegaczy w naszym mieście. On też wygrał nagrodę specjalną ufundowaną przez Kick Expert Gym, bo taką nagrodę FIT ufundował dla najlepszego mieszkańca naszego miasta i dla drugiej osoby, która dobiegła, z Włocławka, która dobiegła na metę, a oprócz tego wszyscy uczestnicy, którzy są z Włocławka i okolic, z dużych zawodów, otrzymali jeszcze bezpłatną wejściówkę do Expert Gym. Powiem trochę więcej na ten temat, dlatego że FIT Expert Gym jest naszym partnerem od pierwszej edycji Włocławek Półmaratonu. Jest to bardzo mocny, sprawdzony partner, który bardzo dużo nam w ubiegłym roku pomógł i już jesteśmy po rozmowach, więc mogę śmiało powiedzieć, że nie tylko w biegu sobie nad Wisłą, ale również w drugiej edycji Włocławek Półmaratonu ten, tak jak powiedziałem, mocny, sprawdzony partner nas będzie wspierał i uważam, że to jest bardzo ważna informacja dla mieszkańców Włocławka, których osobiście zachęcam do korzystania z czego tu. Kobiety. Tak jak powiedziałem, kujawska gościnność jest przeolbrzymia, dlatego też pierwsza trójka, która dobiegła na metę włocławskiego biegu, pierwszego włocławskiego biegu, który 10-kilometrowego, który odbył się na ulicach naszego miasta, pochodziły z poza Włocławka, wygrała Angelika Dżęgiel z Twardych Pierników Toruń. No tutaj widać było ich zadowolenie, również później na portalach społecznościowych bardzo mocno podkreślali, że oto dziewczyna z kobieta z Torunia przyjechała do Włocławka i wygrała pierwszy bieg Cudu nad Wisłą. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Dudek z TKKF-u w Płocku i trzecie miejsce zajęła Lidia Niekarz. Włocławianie. Pierwsze miejsce zajął Damian Piernikowski. Znaczy, Damian Piernikowski, to jest taka sytuacja dość trudna, ponieważ Damian Piernikowski jest zameldowany Lubanem, także on przyszedł i zrezygnował z tej nagrody, ponieważ on reprezentuje Włocławek, na co dzień mieszka w Lubanie, także tutaj był ten pewien dysonans. No, ale jest reprezentantem klubu z Włocławka, więc tak go też uznajemy. Górczyński Zbigniew, reprezentant Wodociągu Włocławek, Dawid Świder i Marcin Chmielewski. Natomiast tutaj są jeszcze wyniki oficjalne. Państwo na pewno znają, ponieważ były wysyłane do wszystkich mediów włocławskich wyniki oficjalne. Są one na stronie, na naszym fanpage'u na Facebooku, są na stronie Włocławek Półmaratonu. I ten czas, chciałem powiedzieć, że czas jest co prawda o 5 minut gorszy od najlepszego czasu w tym roku na 10 km, tylko chciałem cały czas zaznaczyć, że pan Krzysztof, mówiąc o chociażby o panu Piernikowskim, jest to najlepszy włocławski biegacz, ale oczywiście amator. Chciałem tutaj podkreślić, że bieg ten, który był organizowany właśnie 15 sierpnia, bieg Cudu nad Wisłą, był biegiem dla nas i chcieliśmy tak, żeby do końca zostało biegiem dla amatorów. Nieprawdą jest, że nie dostawaliśmy propozycji mailowych od Etiopczyków, Kenijczyków, przepraszam za wyrażenie, właścicieli, którzy chcieli, żeby koniecznie tutaj wystartowali za WIKT, opierunek, przejazd i jakąś drobną kasę. Natomiast my stwierdziliśmy, że bieg Cudu nad Wisłą chcemy zostawić tylko i wyłącznie dla amatorów. Dostawałem kilka telefonów z Polski i od naszych zawodniczek, które biegają świetnie. Iwonka Lewandowska od 10 przez półmaraton w maratonie ma najlepsze czasy, chociażby w tym roku, czy Kasia Kowalska, 10 medal mistrzostw Polski. One również do mnie dzwoniły z propozycjami, co prawda nie od siebie, bo Włocławka na razie póki co na nie nie stać, zresztą mają zupełnie inne plany treningowe i może to w tym kierunku idzie. Od swoich kolegów, przyjaciół,
którzy chcieli tutaj pobiec, oczywiście pobiegliby, gdyby były nagrody finansowe. My natomiast stwierdziliśmy, że ten bieg w sierpniu chcemy, żeby to był dla biegaczy, tylko i wyłącznie dla biegaczy amatorów, żeby troszeczkę za ten puchar, za medal pobiec, sprawdzić się ze swoimi kolegami, no bo sprawdzać się na różnym poziomie, nie jest to tak, nie jest to fajne. Natomiast mówię, ten czas 34 z kawałkiem, no życzę wszystkim, żeby tak to przelecieć. Zresztą tutaj jedna z pań biegła, także wie, jak to jest ciężko te 10 km. No do takiego czasu jeszcze przedreptać chociażby. No to jest taki czas, to nie ukrywam, to jest moje marzenie, ale to chyba marzenie niespełnione. Niestety będzie nam, ale pracujemy na wolontariusze. To jest siła naszych imprez od początku, czyli od pierwszego Włocławek półmaratonu. Tu dzisiejsze miejsce spotkania naszego jest nieprzypadkowe, dlatego że Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej od początku bardzo aktywnie wspiera nas w organizacji tych imprez, a mam tutaj na myśli nie tylko bieg Cudu nad Wisłą, ale też bieg Kujawiaka i Włocławek półmaraton. I tak naprawdę od zaangażowania Centrum Organizacji Pozarządowych, od umiejętności mobilizacji i pozyskania też wolontariuszy w dużej części zależy sukces organizacyjny naszych imprez. Stąd też wolontariusze, chcę to powiedzieć z całą mocą, po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, starając się przede wszystkim, żeby zawodnikom na trasie nie zabrakło ani wody, ani izotoników, ani tych ważnych rzeczy, wspierając też oczywiście, na ile potrafili służby porządkowe, na ile mogli oczywiście i potrafili służby porządkowe, ale też to wolontariusze wraz z pracownikami Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowali, przygotowali i prowadzili pracę w biurze zawodów, co jest dla nas bardzo dużym wsparciem, dlatego że my ten czas mogliśmy poświęcić na zabezpieczenie trasy, na budowę właściwie trasy, dlatego że ta trasa, która wiodła ulicami miasta, była trudna pod względem zagwarantowania bezpieczeństwa dla nie tylko uczestników biegu, ale również dla uczestników ruchu. Mimo że to święto, to jednak sporo samochodów na ulicach Włocławka było i tutaj po raz kolejny olbrzymie podziękowania dla policji, dla Straży Miejskiej za wręcz wzorowe zabezpieczenie tej trasy. Ja uczestniczyłem w wielu biegach w całym kraju i powiem szczerze, że nasza policja jest niewątpliwie jedną z najlepiej zorganizowanych służb i tutaj w tym wypadku się sprawdziła fenomenalnie. Dlatego możemy się naprawdę, mamy się z czego cieszyć, a my ze swojej strony bardzo mocno jeszcze raz dziękujemy wolontariuszom, policji i tak naprawdę prosimy Straż Miejską i tak naprawdę prosimy o jeszcze. Znaczy właśnie ja chciałem podkreślić, że tymi największymi wolontariuszami to jest pan Krzysztof, ja i pani Sylwia, jeżeli chodzi o wkład pracy, bo proszę państwa, nieprawdą jest to, co wczoraj sobie przeczytałem na jednym z portali internetowych. Ktoś mnie do tego tam namówił, bez sensu, nigdy nie czytam o sobie, że dostaje niezłą kasę za organizację. Proszę państwa, jeszcze nigdy w życiu nie dostałem za organizację żadnej imprezy sportowej we Wrocławku żadnych pieniędzy. I chciałem to jeszcze raz podkreślić, wręcz przeciwnie, rachunki często płacę te, które są bieżące z pieniędzy, później żona się dziwi, jak to tak wygląda, ale to muszę uzupełnić, bo budżet domowy absolutnie może być naruszony. Natomiast proszę państwa, póki będziemy to organizować, nie wiem jak daleko to pójdzie, te imprezy będziemy organizować właśnie w ten sposób, żeby jak najwięcej było dla uczestników, jak najmniej dla nas. Taką po prostu mamy ideę i ta idea jest taka dla mnie od początku mojego życia. Z panem Krzysztofem znamy się od troszeczkę więcej niż roku, ponieważ znałem go tylko z telewizji. Jak wypowiadał się, tak trochę się bałem. Zawsze ostry w wypowiedziach, ale okazało się, że jest to facet, który naprawdę chciałbym z nim współpracować już wcześniej przy organizacji
wielu innych imprez, które robiłem, ponieważ wspaniale sprawdza się w tej roli mediatora tego, co trzeba załatwić na wczoraj. I gdyby nie właśnie te umiejętności chyba wrodzone, żaden z biegów by się na pewno nie odbył. Dlatego no, jeszcze raz chylę czoła. Postrzegałem do ubiegłego roku pana Krzysztofa trochę inaczej, teraz się nauczyłem. Szanowni Państwo, skoro pan Marek wywołał tutaj temat hejtowania, tak to trzeba nazwać, to chcę powiedzieć, że odniósł się też do tego podpułkownik Michał Komiarz w mailu, dlatego że on pochwalił się, ponieważ jest żołnierzem, a nie grafikiem, zrobił plakat, który miał trafić do odbiorców, czyli był jasny, czytelny i bardzo konkretny, bo był kierowany do żołnierzy. W Afganistanie my pokazaliśmy jego dzieło na swoim fanpage'u, gdzie faktycznie został podpułkownik skrytykowany, ale myślę, że ta aktywność, te 152 osoby, które wystartowały w bazie Bagram, świadczą o tym, że jednak wiedział, co robi, a te osoby krytykujące, być może dla zasady trochę, no, nie do końca miały rację. Szanowni Państwo, myślę, że możemy powoli przechodzić do tej mniejszej części, czyli do części, której chcielibyśmy podziękować tym wszystkim podmiotom, bez których absolutnie bieg Cudu nad Wisłą nie mógłby się odbyć, bo ten bieg jest finansowany ze środków Fundacji Anglii dla Włocławka. Dostaliśmy również dofinansowanie z budżetu miasta, ale tak naprawdę robiliśmy tę imprezę po kosztach. Naprawdę, gdyby nie zaangażowanie tych podmiotów, o których zaraz chcę powiedzieć, to budżet tej imprezy musiałby być, myślę, że cztery razy większy.